Rzucił dzieckiem w policjanta, za wszelką cenę chciał uciec. Rzucił we mnie dzieckiem. Dramatyczny pościg na Florydzie. 32-latek, podejrzany o znęcanie się nad dziećmi, uciekał samochodem przed służbami. W pewnym momencie wysiął z pojazdu i rzucił swoim dwumiesięcznym dzieckiem w stronę funkcjonariusza. Niemowlę szczęśliwie udało się złapać. Widziałem różne akcje, ale nie aż tak szalone jak ta, skomentował Jacob Czurby z biura szeryfa, cytowany przez CNN. To on złapał niemowlę. Jak relacjonował funkcjonariusz, 32-latek rzucił dzieckiem z odległości prawie 2 metrów. To było dziwne. Ścigałem podejrzanego, ale nie mogłem go gonić, nie mogłem go złapać. Niewiele mogłem, bo trzymałem w rękach dziecko, relacjonował. Niemowlę nie było ranne. Jego sprawą zajmuje się Departament do Spraw Dzieci i Rodzin na Florydzie. Podejrzany próbował uciekać, ale został obezwładniony. Pościg trwał w sumie ponad 40 minut. W akcję służb zaangażowany był helikopter. Zatrzymanemu 32-latkowi zarzuca się m.in. znęcanie się nad dziećmi, ciężkie pobicie funkcjonariusza, a także ciężarnej kobiety.